Witajcie. Chciałbym przedstawić dzisiaj drona Yijing EX-2H. Dron wyposażony w kamerę FPV z trójstopniową regulacją pochylenia. Zasięg linku wideo i RC według deklaracji producenta od 300 do 500 metrów. Dron wyposażony w akumulator 2S 7,4V 1800 mA. Według deklaracji producenta pozwala na około 17 minut lotu. Nadajnik RC wyposażony w dwie anteny. Między nimi umieszczone jest gniazdo do mocowania monitora. Standardowe joysticki, przycisk uruchamiania silników, przycisk wyłączania świateł, również przycisk trybu flip, czyli możliwość robienia akrobacji. Ponadto trymery do pozycjonowania drona. Zestaw zawiera instrukcję obsługi w języku angielskim oraz w innych. Akumulator. Dwa komplety śmigieł. Otrzymujemy również osłonę na śmigła. Ładowarka USB. Ładowanie akumulatora trwa około 5 godzin. Uchwyt na kamerę sportową. Z gąbkami do umocowania kamery, jeżeli jest cieńsza niż pozwala uchwyt. Do zestawu otrzymujemy długie nogi. Wykorzystamy z kamery sportowej. Kabel USB do ładowarki, śrubokręt, kluczyk do śmigieł, dwustronną gąbkę samoprzylepną i kilka śrubek. Bindowanie drona odbywa się szybko. Włączamy nadajnik, następnie podłączamy do drona akumulator. Dron został zbindowany, świeci ciągłym światłem. Po wyłączeniu diody LED zaczynają migać. Natomiast po włączeniu nadajnika bindowanie przebiega błyskawicznie. Przy włączeniu drona zapalają się tylne niebieskie światła. Jeśli w dronie wyłączymy zasilanie, nadajnik zaczyna piszczeć. Może to oznaczać na przykład utratę zasięgu. Montaż kamerki w uchwycie wykonuje się bardzo prosto.
zatrzask utrzymuje kamerkę bezpiecznie w uchwycie. Przegód pozwala na manewrowanie, ustawienie kamerki w sposób, jaki sobie chcemy filmować. Po wsunięciu w sanki pokrętłem z tyłu zabezpieczamy uchwyt przed ewentualnym wysunięciem się z łoża. Do zestawu dołączono gogle wraz z monitorem 4,3 cale. Przyjmujemy przegub do mocowania monitorka na nadajniku, osłonę przeciwsłoneczną oraz gogle, w których umieszczono monitor. Mankamentem obudowy jest brak możliwości regulacji ostrości. Obraz FPV można odbierać również na innych monitorach. Tutaj wykorzystałem swojego 7-calowego Filworda, na którym obraz jest dużo lepszy. W następnym odcinku
odbędę lot testowy tym dronem. Dziękuję za uwagę.